używam tylko dźwięków. To główne hasło, jakie przyświeca festiwalowi Juchy Sound System. To już 8. edycja wydarzenia, które odbywa się w Starych Juchach. Festiwal to przede wszystkim koncerty zespołów reggae, ale również duży nacisk kładzie się na profilaktykę uzależnień wśród młodzieży. Tu wykazali się specjaliści, mówi Michał Łebski z fundacji Human Lex Institute. Jak dodaje, zaproszono również 120 podopiecznych streetworkerów, działających m.in. na terenie Ełku, Olecka i Giżycka, na letni obóz. Główna idea to zażywam tylko dźwięków, którą od samego początku, czyli roku 2010, przywożą do nas specjaliści z Monar Szczecin, który serdecznie pozdrawiam, ale też idea to, że ten festiwal jest organizowany przez młodzież, z którą my pracujemy. I jakby jest takim narzędziem, które pokazuje młodym ludziom, że można z pracy zrobić swoją pasję. Chyba to są dwie główne idee, które chcemy przemycać dzięki temu, co robimy. Ogólnie od czwartku jesteśmy tutaj na obozie z taką grupą, 120-osobową grupą naszych podopiecznych z Giżycka, Olecka i Ełku. I to w sumie z nimi tutaj są pewne elementy tego festiwalu przygotowywane. Na przykład ten teatr Monaru Gałdynek, na przykład animacje dla dzieciaków. Do Starych Juch przyciąga przede wszystkim pozytywna muzyka. W tym roku na scenie plenerowej wystąpił m.in. Bob One i Bas Taipan, Bas Ruta czy Raz Bas. Od kilku lat obecny na festiwalu jest ełcki zespół Freaking Root Boys. Łukasz Herbik Herbst, wokalista grupy, przyznaje reporterowi Radia 5, że można bawić się przy dobrej muzyce, wcale nie zażywając żadnych wspomagaczy. Nie trzeba zażywać żadnych środków dopingujących, żeby dobrze się bawić. Tak? No, u nas muzyka jest tym motorem, który napędza całą tą maszynę i tak już od paru lat trzymamy się tego. To już nasza 6. czy 7. edycja, także jesteśmy tutaj rezydentami tej imprezy. Publiczność, wspaniały klimat, miejsce, także zabawa naprawdę przednia. Tego samego zdania są uczestnicy Juchy Sound System, którzy pomimo fatalnej pogody zjawili się na festiwalu. Przede wszystkim ludzie, muzyka, wiadomo. I chodzi o to, że tu jest profilaktyka prowadzona, bo to jest impreza bez narkotyków. Jest mało festiwali takich. Teraz jest też w Lubiążu festiwal. To jest Slot Art Festival. Też tam to jest impreza też profilaktyczna, można powiedzieć. Myślę, że ludzie i pozytywna energia, no bo jednak jak ludzie potrzebują właśnie takiego rozluźnienia przez nie właśnie jakieś tam alkoholizacje, bo na trzeźwo też można się bawić. Ja jestem tego dowodem, bo zawsze jestem kierowcą. Nie ubolewam nad tym, nie potrzeba do tego używek. I po prostu ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, można się właśnie różnymi jakimiś tam sentencjami podzielić. No i przede wszystkim właśnie tak jak tutaj twórcy muzyki występują, mówią jakieś słowa, które mogą nas ukierować, żeby się jakoś tam rozwijać. No i korzystać właśnie z tych środków, jakie tam na przykład niektóre miasta dają, tak jak tutaj te domy kultury. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Human Lex Institute. Patronat medialny nad festiwalem sprawowało Radio 5.